Także Durny Babsz, czyli tyle. Janek Witek tutaj już przeszedł stresu, że naprawdę próby. I dlatego też umarł na zawał serca, że po prostu źle było, że tak jak on mówi, że wrócił tutaj do Polski, był na zachodzie, był w wielu, wielu, wielu miejscach, we Francji, w Anglii, w Niemczech. I po co on tutaj przyjechał? I tak jak na tych stołówkach w Caritasie była, to tu, a to tam, to potem on tak się tłumaczył, tak się chwalił, że on wcale nie jest głodny, on po prostu jest samotny, nie ma z kim rozmawiać i po prostu przychodzi tutaj też i przy okazji na zupę. A potem jak go pobili, a to tam te dziady katolickie, bo to przecież wiadomo, że one w nic nie wierzą, tak jak i Żydzi, przychodzą się tylko nażreć, bo mówią, że Iza ugotowała, pozmywała, podała, posprzątała, zabrała, wszystko mają pod nos podstawione, to te dziady czują się jak książęta, ważni, dowartościowani. No, a to tak nie można, a to tak nie można. Trzeba coś z siebie dać, trzeba coś zrobić, się poświęcić. No ale no niestety, dopóty oni będą tacy, o, włóczy kijami, bezdomnymi, no to dopóty tak będzie, no bo państwo polskie zawsze było biedne, nikomu mieszkania nie dali, a poza tym ten, co śpi na Marszałkowskiej na ławce, to ja sobie nie wyobrażam, żeby on w ogóle chciał mieć takie mieszkanie, żeby on chciał płacić chociaż 200 zł. Takie 200 zł, to by on se wziął, przechlał, przepił, tyle. I po co jemu płacić za mieszkanie? Jakby on sobie wyobraził, że musiałby płacić. A tutaj o za tą dziurę to się płaci ponad 400 zł. Woda jest bardzo droga. Za wywóz śmieci, za prąd, to jest kilka opcji. I teraz jak mąż i żona, no to jeszcze sobie zarobią, ale tak na jedną osobę to jest nie daj Boże. A Litka Lipska dostała 100 zł do zapłacenia, jeden, dostała 5,6 zł, bo myślała, że może komuś rachunek wciśnie, to tego za 100 zł rachunku nie wcisnęła, 56 zł nie zapłaciła. Ja mówię, słuchaj, światło jak gdyby co jest na umarłego, ale ponieważ myśmy korzystali ze światła, to oni podadzą do sądu. Jeżeli się nie płaci, to podadzą do sądu. I tak to się skończy, że dziaduwa myślała, że wszystko jeszcze jak w czasach komunistycznych jest za darmo. Czyli, że na wiosce nie wpłaciła i te pieniądze dopiero pocztą może przyjdą we wtorek, we środę. Ale to nie przyjdzie ani 100, ani 200, tylko 56 zł. To ona jest normalna? Debilka to jest po prostu zadanie, no co ona zje? Ona potrafi teraz coś znaleźć ze śmietnika, bo ta Jaćka Grabowska, jak tu szła od Annasza do Kajfasza, to nawet taką suchą kiełbasę znalazła. Mówiła, o, jaka fajna kiełbasa, a leżała na śmietniczce. I zaczęła ją kroić, no a ta sucha kiełbasa, to wiesz, leży i leży. I tak samo ta Litka Lipska, to one po prostu jak nie mają co, no to i brukiew zjedzą coś, co leży. No. Ona udaje, że idzie do hotelu na bankiet. Ona raz na jakiś czas gdzieś pójdzie, to tam ci ludzie wcale nie chcą postawić. To jak ktoś postawi kawę, to ona już myśli, że jest szlachcianką. I taka dowartościowana się wtedy czuje, jest w niebo. Jest po prostu pierdolnięta. Takie to są kolacje biznesowe. Dużo gadania, a mało czego z tego, co tu się dzieje. Mało co tu się dzieje z tego wszystkiego. Także widzisz, Wiesiu, ona jak tam pod tym lasem prawie za darmo mieszka, to jednak z drugiej strony bardzo żałuje, że się z tej Warszawy wyprowadziła, bo gdzie tam pod lasem mieszkać? No, ale tu kosztuje. Chciała mieć dwa domy, to ile ona by tutaj za te dwa domy płaciła, jak ludzie na jeden nie mają pieniędzy? Także widzisz, w tej Polsce ciągle bieda. Oni nie dość, że nie mogą tych uciekinierów tu przyjąć do Polski, ale oni sami dla siebie są takimi Polacy nędzarzami, że sami dla siebie nie mają nic. Mieszkania, co było? 40 tysięcy ludzi wywalili z domu. Mieli swoje mieszkania, mieli po dwa, po trzy, posprzedawali, pełno pieniędzy, ulokowali w bankach na zachodzie i teraz szukaj wiatru w polu.
Nie wiem, co ta linia Mysia tutaj będzie. Oni się stawiają. Widziałeś z linii PO. Ci złodzieje pod krawatem. Nowym samochodem wyprodukowanym w roku ubiegłym. No, to teraz reakcja łańcuchowa. Jednego, drugiego i po kolei. I niech wpieprzą, wiesz, do więzienia i będzie dobrze. Niech wpieprzą. Przynajmniej świat się dowie, że ta biurokracja to nie tylko w Moskwie, nie tylko w Rosji, bo mówią, że tam straszna w Moskwie biurokracja.